Rok 2012. Na polskim YouTube najpopularniejszym typem kontentu jest nagrywanie Minecrafta. Aż 6 z 10 największych kanałów w Polsce były kanałami głównie minecraftowymi. W top 100 za to znajdowały się dwie postacie, które zagrają kluczową rolę w owej historii. Maciek Tempel i The Negative. Oboje zebrali kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji, co w roku 2012 było niemałym osiągnięciem. Zwłaszcza, że Negative zdobył to w zaledwie pół roku. O ile Maciek Tempel był znany głównie z Minecrafta i jego postać nie budziła kontrowersji, tak Negative był już postacią dosyć kontrowersyjną, przynajmniej pod koniec 2012 roku. Negative zaczynał od robienia dosyć głupich rzeczy, jak picie perfum, jedzenia surowych jajek czy cynamonu. Potem przerzucił się na normalniejszy content, głównie skupiający się wokół gier. Dzięki pomocy m.in. Maćka Tempel czy Isamo, którzy mu pomagali, szybko zebrał dużą ilość subskrypcji i znalazł się nawet w top 100 polskiego YouTube'a. W okolicach listopada niejaki Dzięcioł z drzewa zaczął nagrywać film o Negatywie. Nie on jedyny zresztą. Został stworzony w tym celu nawet dedykowany kanał nazwany Negatywna Prawda. W owych filmach zarzucano Negatywowi, że robi filmy dla pieniędzy, że został wybity przez innych youtuberów, że przestał zdawać się z Maćkiem Tempel, gdy zrobił się popularniejszy, czy zostało też upublicznione nagranie, w którym wyzywa się z jakimś dzieciakiem na TeamSpeaku. I część tych argumentów z perspektywy obecnych czasów może wydawać się wam dziwna. Jednak 10 lat temu fakt zarabiania na YouTube był skrajnie kontrowersyjny, a widzowie wymagali od twórców, aby robili filmy z pasji. Kamil Scheidt, przez to, że zrobił zbiórkę na komputer, został dosłownie zniszczony w internecie. Wracając jednak do Negatywa. Pomimo, że argumenty przeciw niemu nie były najwyższych lotów, to panował na niego dość duży hejt w tamtym czasie. Jego filmy zyskiwały duże ilości łapek w dół, nie wspominając nawet o negatywnych komentarzach. Na kanale Negatywna Prawda miała pojawić się zapowiedź, że niedługo upublicznione zostaną kolejne, tym razem poważne brudy na Negatywa. Na początku grudnia 2012 roku Negatyw ogłasza, że kończy swoją działalność na YouTube i przenosi się na Twitcha, gdzie będzie streamował. Kilka dni później usuwa swój kanał. I wydaje się po prostu, że Negatyw nie wytrzymał hejtu w swoją stronę i się poddał. Sprawa jednak okazuje się dużo głębsza. 5 grudnia 2012 rok. Na forum zagrajmywy.pl pojawia się wątek Negatyw zamknął konto. Autorem tego wątku jest Mandzio, posługujący się nickiem Mandero. Pierwszy wpis w wątku brzmiał "Prawda o Minecraft wyszła na jaw" razem z linkiem do niedziałającego już kanału Negatywa. Pierwsze odpowiedzi pokazywały, że nikt nie zdawał sobie sprawy właściwie co się stało. Ludzie odpowiadają pytaniami, po co właściwie ten wątek, skoro Negatyw miał po prostu przenieść się na Twitcha. Sytuacja rozjaśnia się dopiero dzień później, 6 grudnia. Kiedy to użytkownik MZLJ wspomina o kanale Negatywna Prawda i dołącza bardzo ciekawy komentarz niejakiej Agaty, który rozpoczyna cały nasz spektakl. Wiecie dlaczego Negatyw usuwa kanał? Bo zrobił was wszystkich z Maćkiem Tempel w i teraz tchórzy i ucieka jako bohater. Pamiętacie modyfikację Minecash, którą w wakacje Maciek wraz z Negatywem przedstawiali na Maćka kanale? Jeśli tak, to ta modyfikacja została przygotowana przez tą dwójkę i w tej modyfikacji był zwykły keylogger, który pobierał wasze hasła z Minecrafta, Steama, PayPala i YouTube'a. Z tego co wynika, ukradli w ten sposób 500 kont premium swoim widzom. Czyli wiemy, że jedno kosztuje tak około 100 zł. Prosta matematyka, 500 razy 100 równa się 50 tysięcy złotych. Nakradli od swoich widzów 50 tysięcy złotych. Wy mu zaufaliście, on zrobił was w chuja. Sprawa zrobiła się poważna. Dwóch bardzo popularnych twórców zostało posądzonych o kradzież dziesiątek tysięcy złotych od swoich widzów. Póki co jednak to były tylko oskarżenia. 3,5 godziny później o 16:42 swój komentarz dodaje CTSG. Ciekawe, popytałem i przynoszę newsy. Info pochodzi z zeznań osób, którym mniej lub bardziej ufa, więc może nieco mijać się z prawdą. Faktycznie istnieją modki logujące informacje o koncie MC osób, które go używają. Nie wiadomo, czy kilogował coś jeszcze. Przynajmniej Maciek wiedział, czym jest ten mod i promował go świadomie. Ani Maciek, ani Negatyw nie są twórcami tego moda, ale czerpali jakieś niematerialne korzyści z pomocy w jego promowaniu, na przykład didosowanie wskazanego celu. Negatyw twierdzi, że niedługo zabierze głos w tej sprawie i uważa, że twórcy moda próbują posłużyć się nim, żeby sfałszować dowody i umyć się od winy. W tym momencie sprawa robi się dużo bardziej dziwna. Z pierwszego screena wynikało, że dwójka sama stała za tym wszystkim, a teraz okazuje się, że nawet nie czerpali z tego materialnych korzyści, a całym motywem były ataki DDoS? I kim są tajemniczy twórcy tego moda? Do dyskusji dołącza SKKF, ówczesny piąty największy youtuber w Polsce, potwierdzając, że doniesienia są prawdą. Napisał, że posiada kod źródłowy owej modyfikacji i że łupem hakerów padło kilkaset kont premium o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. CTSG odpowiedział na jego komentarz z zapytaniem: coś w ogóle wiadomo o twórcach tego moda? Ewentualne szczegóły dotyczące tego, gdzie i jak były wysyłane informacje o kontach użytkowników? Na co SKKF odpowiada:
Tak, wiadomo, ale to już bardzo głębokie gówno, które sięga dużo dalej poza Minecraft. Nie wiem, czy chcę się angażować publicznie w tą całą strakę. Wrzucę wam zaraz kod tej modyfikacji. Wiele wniosków będziecie w stanie wyciągnąć sami. W razie czego dodam coś od siebie. Komentarz ten tylko bardziej skomplikował całą sprawę. SKKF, jeden z największych youtuberów, wiedział, kto za tym wszystkim stał, jednak z niewiadomych powodów nie chciał o tym powiedzieć, żeby się nie angażować. Brzmiało to, jakby SKKF się czegoś, a raczej kogoś bał. Maciek.pl, jeden z dwóch oskarżonych, zabiera głos na forum. Chyba powinienem zabrać głos w tej sprawie. Otóż wbrew temu, co sobie pewnie niektóre osoby o mnie myślą, chcę się do tego przyznać. Tak jak zaznaczył Kamil, byłem świadomy tego, co robiłem, w co się pchałem. Teraz mimo tego, że te słowa pewnie nic nie znaczą, to żałuję tego bardzo. Żałuję, że się na to zgodziłem. Pragnę też podkreślić, że nie miałem dostępu do tych kont, a nawet nie chciałem mieć. Ja tylko umieściłem ten link. Ze sprawdzonego źródła wiem, że dane do kont nie zostały zmienione. Żałuję tego cholernie, bo przez jedną głupotę zepsuło się wszystko. Nie mam nic więcej do powiedzenia i chyba mogę zakończyć swój udział w tym temacie. Na koniec chciałem przeprosić wszystkich tych, których zawiodłem. Pozdrawiam. Maciek.pl się przyznał, napisał jednak, że żadne konto nie miało zmienionego hasła oraz że sam nie miał do owych danych dostępu. Co po raz kolejny nasuwa pytanie, o co więc chodziło? Każdy post generował nowe pytania i coraz mniej odpowiedzi. CTSG w odpowiedzi do Maćka napisał: w tym momencie najbardziej zastanawia mnie jedno. Wiele osób zdaje się wiedzieć o tym od dawna, a dopiero teraz pojawiają się jakieś komentarze i wyjaśnienia. Ludziom wykradano dostęp do kont, ale nikt nie reagował? Czy ja zwyczajnie całą sprawę przespałem? Maciek odpowiada: chyba za bardzo bałem się powiedzieć. Bałem się potem spojrzeć w oczy tym wszystkim ludziom. Zachowałem się jak chuj, to totalny. Ale jeśli to zaszło tak daleko, to muszę w końcu powiedzieć, jak było. Miałem się nie udzielać, ale jednak. Do dyskusji postanowił wrócić Mandzio z ciekawą odpowiedzią. Przykro mi, Maćku, że jak gadałem z tobą o tym i delikatnie podsuwałem ten temat, to udawałeś, że w ogóle po raz pierwszy słyszysz o tym, że ta modyfikacja miała wirusa. Trochę słabo. Maciek ponownie odpowiada tym samym. Brak odwagi i strach. SKKF wrzuca kolejne dowody w sprawie. Screeny kodu, kopię filmu oraz samą modyfikację, której niestety obecnie nie da się pobrać. Nie wiadomo, czy gdzieś istnieje zachowany plik Minecraft. Na forum pojawia się kolejny z oskarżonych. The Negative. Wreszcie i ja muszę to napisać. Wiedziałem o tym, co było w środku, lecz nigdy nie czerpałem z tego korzyści materialnych. Nigdy nawet nie chciałem. Cały mod został wrzucony do opisu jednego z filmów Maćka. Nie jestem jego autorem, ani nawet współautorem. Co nie zmienia faktu, że wiedziałem o tym. Nic mnie nie usprawiedliwia. Nigdy nie zarobiłem na tym nawet złamanego grosza. Więc Negatyw był skąpy na kasę, nie ma tu jakiegokolwiek sensu. Po raz kolejny nasuwa się pytanie, o co właściwie chodzi i kto tak naprawdę stał za tym wszystkim. Użytkownik MZLJ napisał: wasi widzowie to prawie same dzieciaki, 10-13 lat. Bardzo prawdopodobne, że jak któryś miał premium, to składał na nie jakiś czas pieniądze. Jak można być takim skrzydłem, żeby dziecko okraść? Na co Negatyw odpowiada: z tego co wiem, to żadne konto nie miało nigdy zmienionego hasła. Do tego potrzebny jest e-mail. Jedyne konto, które miało to zrobione, zostało przywrócone już jakiś czas temu. Tyle wiem. Z osobami, które stworzyły te modyfikacje, praktycznie nie miałem już kontaktu. Nie gadaliśmy. Okazuje się, że jakieś konto zostało faktycznie skradzione. Przynajmniej o jednym wiedział Negatyw. Jednak od razu nasuwa się myśl, że skoro nie miał dostępu do bazy danych, a z osobami odpowiedzialnymi nie miał kontaktu, to tak naprawdę nie wiadomo czy oraz ile kont zostało ukradzionych. CTSG pyta Negatywa wprost: a kto stworzył tego moda? Na co nie otrzymujesz żadnej odpowiedzi. Od nikogo. Cała sprawa wydaje się bardziej i bardziej dziwna. Najwięksi youtuberzy dobrze wiedzieli o całej sprawie i nikt nie zareagował. Teraz, gdy sprawa wyszła na jaw, każdy boi się powiedzieć, kto za tym wszystkim stał. Kim są ci ludzie i dlaczego youtuberzy się ich boją? Do całej sprawy dołącza Banyku, która napisała m.in. Boli mnie znieczulica innych dużych youtuberów. Dziś po zapytaniu się wprost, dwójka z nich powiedziała mi, że wiedzieli o sprawie od września. CTSG, widocznie poirytowany całą sprawą, spytał ponownie: kto stał za stworzeniem moda i zaangażowaniem Negatywa i Maćka do promowania Minecraft wśród widzów? Ponownie bez żadnej odpowiedzi. Następne kilka stron forum to głównie teorie spiskowe, wrzucanie paragrafów czy moralne rozterki na temat całej sprawy. Kończy się 6 grudnia. 7 grudnia pojawiają się pierwsze filmy o Minecraft większych youtuberów. Około godziny 15 na swój kanał wrzuca film Buraczek Cebulaczek, ówczesny 26 największy youtuber w Polsce. Dla osób, którzy go nie znają, to był on swego rodzaju prekursorem kanałów Komentery. Nie spodziewałem się jednak, że wśród bądź co bądź popularnych youtuberów znajdą się nie tylko zwykli żebracy, którym nie wychodzi w życiu, więc starają się kantować na YouTube, ale również najzwyklejsi złodzieje, ukradając swoich widzów, promując pod swoimi filmikami keylogery.
Kilka miesięcy temu wytworzyła się na YouTube grupa młodych osób skupiających się głównie wokół Minecraft, a właściwie czerpania zysku z zalewania YouTube minecraftowym gównem. Zadaniem tej bandy gimbusów było szkodzenie innym, głównie minecraftowym, kanałom na YouTube, jak również serwerom uruchamianym przez innych YouTuberów, a nawet ich live'om, wysyłaniem fałszywych roszczeń o prawa autorskie, dedosowaniem live'ów, serwerów itd. Grupa tych gimbusów swoimi pseudokozackimi umiejętnościami skupiała wokół siebie coraz więcej minecraftowych YouTuberów zainteresowanych tego typu zestawem usług. Oczywiście w większości równie młodych i kierujących się motywacją nieuczciwego zwalczania konkurencji itd. Niektóre osoby uczestniczące w tym procederze, chcąc odwdzięczyć się swoim, nazwijmy to, pomocnikom, postanowiły zareklamować narzędzie, dzięki któremu gromadzone są loginy i hasła do Minecraft, wciskając swoim widzom odpowiednio spreparowaną modyfikację, która jest najzwyklejszym keylogerem. Wykrada dane wpisywane w pola logowania i przesyła je autorom. Wracając jednak do samych ksywek, o których będzie się lata dzień dyskutować. Wiedz, drogi widzu, że to nie jest sprawka dwóch, trzech czy czterech osób. Nie, bo w tym nadchodzącym shitstormie, pomijając same keylogery, winnych jest więcej. Jeśli śledzisz filmiki na YouTube, głównie o grach i Minecrafcie, to wśród tych najbardziej, nazwijmy to, najaktywniejszych, najbardziej znanych kanałów, 1/4 z nich brała w tym udział, a właściwie bierze udział. W filmie nazywa wprost Maćka i Negatywa złodziejami i twierdzi, że na YouTube istniała lub dalej istnieje podejrzana grupa skupiająca się wokół kontentu minecraftowego. Nie powiedział jednak żadnych konkretów na temat tego, kto należy do owej grupy. Film o całej sprawie nagrywa również Banyku. Okazało się wczoraj, że użytkownicy YouTube, szanowani użytkownicy YouTube, którzy byli w top 100 i byli naprawdę, wydawali się naprawdę porządnymi i konkretnymi osobami, przynajmniej przez pewien czas, wykorzystali was. Wykorzystali was w najstraszniejszy możliwy sposób. Okradli was. Po prostu was okradli. Negatyw i Maciek Tempel. Z tego, co się okazało, wypuścili dla swoich widzów paczkę modyfikacji do Minecrafta. Paczka modów zawierała Keylogger, czyli taki program, taki skrypt wbudowany, który przechwytuje wszystko, co piszecie na swojej klawiaturze. I była ustawiona w konkretny cel. Login i hasło do Minecrafta. Co się działo z tymi kontami premium, nie wiadomo. Najprawdopodobniej były sprzedawane na Allegro. Bany mówi, że nie wie, co działo się ze skradzionymi kontami, jednak według niej najprawdopodobniej były sprzedawane na Allegro. Wydaje się, że skoro więksi YouTuberzy zaczynali dzielić się swoją wiedzą, to sprawa staje się coraz bardziej klarowna i zostanie niedługo rozwiązana. Film Braczka pojawił się jednak, gdy wątek był na 8 stronie. Trwał 55. W międzyczasie użytkownicy forum, złudzeni czekaniem, sami zaczęli szukać winowajców. Użytkownik Sylwek Kłas napisał, że skoro wiemy, na jaką stronę były wysyłane dane, to może napisać do firmy hostingowej, aby udzielili informacji, kim są winowajcy. Zaproponował też napisanie do samego YouTube'a oraz zgłoszenia sprawy na policję. Użytkownik Revnes, przeszukując kod Minecash, trafił na plik tekstowy zawierający kilka ników. Między innymi Revbor96, Azael, Patyczaku oraz Luke. Nie wiadomo właściwie, kim są ci ludzie. Revbor96 posiadał mały kanał na YouTube, więc ludzie szybko poszli na niego, by zostawiać komentarze. Nie wiadomo, dlaczego te niki znalazły się w kodzie i czy mają ze sprawą związek. Był to jednak pierwszy realny trop. 2 godziny później owy Revbord, jeden z osób, które znajdowały się w pliku, zabiera głos. Opowiem wam troszeczkę, jak to wyglądało. Siedziałem na TS, Mumble czy Skype, już nie pamiętam, z ludźmi, których zwyczajnie nie znałem. Tak jak wielu z nas przedstawiało się nikami, których już zwyczajnie nie pamiętam. To było kilka miesięcy temu. Byłem jakiś czas nieobecny przed komputerem. Po powrocie słyszałem jakiś temat o Minecash i o tym, że ktoś robi moda. Tylko tyle pamiętam. Pamiętam tylko tyle, że potem musiałem z powrotem odejść od komputera. Czuję się zmieszany i zarazem oskarżony, jeśli chodzi o tą sprawę. Nie mam z nią nic wspólnego. Mój nick został użyty, podejrzewam, właśnie po to, żeby sprawa poszła też na mnie. Chciałbym nie być z tą sprawą związany, ponieważ nie jestem z tym związany. Chciałem nagrać na kanał materiał o tym, jednak cała sprawa spowodowała, że mam dreszcze ze stresu. Ledwo mówię. Na co jeden z użytkowników forum odpowiada: skoro nie jesteś w to zamieszany, to czego się obawiasz? Revbord odpowiada: czego się obawiam? Chorych osądzeń i faktu, że już na moim kanale lecą komentarze dotyczące Minecash, w których jestem oczerniany. W międzyczasie kończy się 7 grudnia. Swoje 3 grosze do sprawy dodaje Nitro, w dosyć długim komentarzu, który zawiera 14 punktów, więc omówimy tylko te wnoszące cokolwiek do sprawy. Do tej pory nikt nie napisał postu: ja pobrałem Minecasha i nie mam konta, i jakoś to potwierdził.
Wygląda na to, że to grubsza akcja. Nie zdziwię się, jak zaraz 90% polskiego high YouTube'a wyłoży się na łopatki. CTSG, naprawdę nic nie wiedziałeś? Przecież byłeś z negatywem na PGA. Info od negatywa, na nocnym melanżu. Jakby co, mam audio wideo na potwierdzenie. Na forum pojawia się użytkownik Wewoniwy, pierwsza potencjalna ofiara Minecash, która zabrała głos. To może i ja coś napiszę. Mam 12 lat, nazbierałem trochę kasy i kupiłem sobie premium w Minecraft. Zobaczyłem paczkę modów u Maćka Minecash. Pobrałem ją, zainstalowałem i cieszyłem się grą. Po 2 tygodniach konto Diabli wzięli. No byłem wnerwiony, po jakimś czasie odzyskałem e-mail, jak zauważyłem skin nie mój, hasło też było inne. W międzyczasie na reddicie Minecrafta pojawia się post dotyczący Minecash. Sprawa była tak wyjątkowa, że skomentował ją nawet jeden z ważniejszych pracowników Mojangu, Dinnerbone. Co ciekawe, jeden z użytkowników Reddita, chcąc pomóc, zaczął didosować stronę, na którą szły dane, skutecznie wyłączając ją. Niestety, chcąc pomóc, tym samym utrudniał pracę ludziom z polskiego forum, którzy próbowali namierzyć sprawców. Wróćmy jednak na forum, zagrajmy wy. Użytkownik Evenev dodaje dość tajemniczy wpis, ponownie obarczając Revborda winą. Oj, Revbord, znam cię, dość długo już. Skoro ta część jest napisana w Keylogerze, to mamy sprawców. I ty, Rev, dobrze wiesz o tej sprawie. I dobrze ich znasz. Przecież to twoi kumple. Już niejedno odwaliliście razem. Revbord odpowiada, broniąc się. Może i mnie znasz, ale w tym przypadku rzucasz zły osąd. To nie są moi kumple. Z nimi gadałem niewiele. Fakt, że jestem wpisany do tego pliku, nie oznacza, że brałem w tym udział. Powiedz mi, jakbyś robił takiego moda, to ładowałbyś swój nick tam? Bo ja nie. Użytkownik Artix napisał, że czytał wiele komentarzy ludzi, którzy byli rzekomymi ofiarami Minecash. Przeciw tym doniesieniom pojawia się użytkownik Mazir. Rozmawiałem z youtuberami, którzy wiedzą dużo w tej sprawie i wnioski są takie. Żadne konto nie zostało skradzione, oprócz jednego, które zostało już przywrócone. Nikt nie sprzedawał dostępu do kont na Allegro. Znany jest autor kodu, który wyciągnął dane, ale z przyczyn oczywistych nie zostanie on ujawniony przez osoby posiadające tę wiedzę. Na forum zaczęły się ataki w stronę Idletiego, obecnie Boxdela. Ten niedługo później odpowiedział. Przykro mi, że stałem się bezpodstawnie oskarżony tylko dlatego, że mam w opisie napisane, co potrafię. Szczerze olewam ludzi, którzy mieszają się w dramy tylko stojąc hipotetyczne wnioski. Aczkolwiek miło się to czyta. Będę dalej śledził wątek, niekoniecznie się udzielając. Użytkownik lolex.pl napisał: z tego, co udało mi się przeczytać, to wszystko zaczęło się we wrześniu. I także było coś o DDoS. Z tego, co pamiętam, we wrześniu na kanał Rutkowski Hacksor Team, czy jakoś tak, pojawiały się filmy z DDoSowaniem live'ów, które jakiś youtuber plusował. Nie jestem pewien, czy był to Maciek TMPL, ale bardzo możliwe. Po raz pierwszy słyszymy o nazwie grupy Rutkowski Hacksor Team. Co miało o tyle sens, że film Buraczka został zatytułowany Gimbo Hacksor Team. Wszystko zaczynało się łączyć w całość. Owy kanał jednak był już usunięty. Kolejne posty to głównie doszukiwanie się sprawców i oskarżanie wszystkich dookoła bez dowodów. Sprawa nie szła ani trochę do przodu, wręcz się cofali. Jeden geniusz wystalkował na podstawie domeny domniemanego sprawcę. Niestety jednak popełnił literówkę w domenie i wstawił na forum dane Bogu ducha winnej osoby. Sprawa na tyle stała w miejscu i była mało rozwojowa, że admin nawet w pewnym momencie zamknął wątek na stronie 21. Kończy się 8 grudnia. Cały 9 grudnia nie wnosi absolutnie nic do sprawy, więc zostanie przemilczany. 10 grudnia. Do wątku dołącza niejaki Alex Mills, który bez owijania w bawełnę zaczął rzucać nickami. Maciek TMPL, Denegatyw, Padgat, Lux1337 i Delty, Revbord96, Key, DosLife, DosMC, Banyku, CMXQQ, Captain Alien, Mr. Vertes, ThePolishPenguin.pl, Xmandzio, kierowanie DOS. Jeśli ktoś z większych youtuberów będzie chciał zrobić solidny film, to zapraszam po materiał dowodowy. Głównie są to nagrania TS i Skype, w których wytypowani przyznają się i planują, jak ukryć swój udział. Po czym dodał jeszcze swoją wiedzę o wątku kont z Allegro. Większość kont sprzedawanych na Allegro pochodzi z innego przekrętu. AufMe plus duże forum OMC z przerobionym formularzem logowania. Skoro o kontach mowa, Maciek TMPL, Denegatyw, Padgat, Lux1337 wykorzystywali skradzione loginy głównie do grifu i bugowania serwerów premium, zazwyczaj działając na zlecenie reszty wytypowanych. Administratorzy większych serwerów zdawali sobie z tego sprawę od przynajmniej 2 miesięcy. Jestem pewien, że SKKF i CraftSurf również byli celem ataków, a publikacja kodu Stillera tylko to potwierdza. Można by uznać to za kolejne brednie bez dowodów, jakich wiele, jednak na ten komentarz odpowiada Idelty. Alex, chciałbym, abyś napisał do mnie na Skype. Muszę wyjaśnić ci parę rzeczy i możliwe podam ci informacje, które zdobyłem. Do całej sprawy dochodzi więc nowy wątek. Kolejnej kradzieży kont, tym razem za sprawą forum minecraftowego i pluginu serwerów Minecraft. Sprawa więc okazuje się po raz kolejny sięga dużo głębiej niż wszystkim się zdawało. Użytkownik MZLIO skomentował wypowiedź Boxdela. Oho, już zaczynają kombinować. No i Banę teraz na Facebooku próbuje całą sprawę obrócić w żart. Mimo tego, że jeszcze niedawno była taką wojowniczką.
Tak jak Buraka nie lubię, to jednak muszę przyznać, że miał rację, kiedy wczoraj na live sugerował, że ma ona swój udział w tym. Delty odpowiedział. Nie zaczynam kombinować. Mam również bardzo dużo nagrań i ogromną ilość materiałów dowodowych, aby zrobić z tym pożytek. Chcę po prostu, aby Alex napisał i wraz z nim dojdziemy do wszystkiego. Bo sam muszę powiedzieć jeszcze trochę rzeczy i od siebie, i od wielu osób, które wiedzą o wielu rzeczach. Odpowiada również Bunny. Bo w tym momencie to już bardziej komedia niż dramat. Ludziom wysyłali Keylogera, który przejmował pasy do ich konta, a ja dowiaduję się, że jestem w mafii przejmującej serwery Minecrafta. No proszę cię. Tego nawet nie da się skomentować inaczej niż wyśmiać. Alex Mism odpowiada Idelty'emu. Idelty, nie mamy o czym rozmawiać. Wiem, co kto robił. Gdybyś wtedy zareagował, to sam pewnie bym cię teraz bronił. Wybrałeś jednak siedzenie cicho, a przez to nikt nie będzie podawać ci ręki. Banyku, nie mamy o czym rozmawiać. Wysłałem już pierwszym ludziom nagranie, z którego nie dasz rady się wytłumaczyć. Szukam kolejnych, bo brakuje mi jeszcze tylko powiązania ciebie i Stillera. Wiem, że potrafi łatwo dobić małych youtuberów, więc zajmą się wami ci więksi. A na deser wszystko puści się do ofiar dosów z Twitcha. I Delty odpowiedział. Rozumiem cię, Alex. Rób jak uważasz. Użytkownik Wszeker pokazuje, że strona hostingowa nie udzieliła mu danych osoby, na którą założona była strona, do której przekierowane były dane z Minecash. SKKF powrócił do wątku i napisał. Prawie każdy, kto faktycznie interesuje się sprawą, a nie tylko wypisuje głupoty na forum, wie kto, co, jak i gdzie. Teraz wystarczy czekać, aż ktoś zrobi ładny filmik, przedstawi dowody i tyle. Użytkownik Rapis zarzucił mu. Aha, czyli to polega na tym, że wiele osób wie, tylko nie chcą o tym robić filmików, bo co? Boją się, że wyjdzie ich udział w tej sprawie? SKKF odpowiada. To, że ktoś nie robi masy filmów, nie rozkleja plakatów, nie pisze postów na Facebooku, ani nie wypowiada się na forum publicznym, nie oznacza, że nie stara się wyjaśnić całej sprawy. Niedługo wszystko się wyjaśni. Zluzuj portki. Uśmieszek. Każdy w tym momencie czekał na jakikolwiek film przedstawiający jakiekolwiek dowody, bo cała sprawa robiła się coraz bardziej zawiła. Owy film wrzuca Idelty tego samego dnia, 10 grudnia. Materiał zawiera informacje na temat ataków DDoS, Minecash oraz AuthMe, czyli pluginu serwerowego związanego z kontami premium na Minecraft.net i kontami premium prawdopodobnie sprzedawanymi na Allegro.pl. Dzisiaj pragnę wam powiedzieć o całym tym wielkim zajściu, które zaszło w ostatnich dniach. Muszę o tym powiedzieć, ponieważ pora, aby oczyścić YouTube z bagna i w końcu normalnie zacząć egzystować. Zacznijmy może od historii zmodyfikowanego Minecash. Na samym początku muszę powiedzieć o tym, że szkodliwa modyfikacja trafiła na YouTube i wiedziało o tym wiele osób, ale może o tym później. Kod LastLogin, który został napisany przez jedną osobę z grupy, o której ostatnio głośno, został wkomponowany do Minecash. Nie miałem o tym pojęcia, że zostanie on wykorzystywany w ten sposób, bo nawet nie wiedziałem o takich planach. Tymczasem okazuje się, że kod ten powstał na bazie mojego autorskiego rozwiązania, które nie powstało w tym celu. Gdy film, pod którym promowano to szkodliwe narzędzie, widniał już na witrynie YouTube, nikt nie podejrzewał, że to najpospolitszy Keylogger, a tak dokładniej, to Stiller. Później dowiedziałem się o tym od pewnej osoby z wspomnianej już grupy, z którą poznałem się kiedyś na TeamSpeaku. Dzieliliśmy się wiedzą z zakresu programowania. Oczywiście, gdy tylko zostałem wtajemniczony w tą sprawę, rozmawiałem z Maćkiem TMPL o tym, że to nie jest dobry pomysł. Powiedziałem mu także, że zakończy się to jak najpewniej czymś złym. Niestety wiele osób wie także, że Multigameplay Guy też o tym wiedział. Na szczęście, tak jak ja, mówił Maćkowi, że to zakończy się źle. Prawda jest taka, że Maciek wysłuchał nas później i usunął film ze swojego kanału. Jestem przekonany, że dzięki interwencji mojej i Multiego. Teraz dodam tylko, że nie jest mi wiadome, by jakiejkolwiek osobie zostało zmienione hasło. Nie zmienia to jednak faktu, że dane do w ten sposób skradzionych kont zostały pobrane, a wgląd do nich miał Maciek, Denegatyw oraz osoby należące do ów grupy. Kolejna sprawa to sprzedawane konta na Allegro, którymi każdy zaprząta sobie głowę. Niebawem wyjdzie kolejny materiał, już nie z mojej strony, ale również będzie to potężna bomba. Chodzi tutaj o AuthMe Bucket Plugin, który jest dostępny na bucket.org. Działa on w ten sposób, że gdy wchodzisz na serwer, plugin chce, abyś zarejestrował się w bazie danych danego serwera. Owy plugin prosi cię o login, jak i hasło, niekoniecznie te Minecraftowe, aczkolwiek zdecydowana większość osób wpisuje właśnie takie. Średnio doświadczony programista wie, co zrobić, aby hasło te były zapisane w formie jawnej, zamiast tych zwanych haszy, by uzyskać do nich nieautoryzowany dostęp. Mój kolega posiada już bardzo dużo dowodów obciążających administratorów wielu serwerów i pewnie niebawem stworzy o tym dedykowany materiał. Kolejna informacja, którą chcę wam powiedzieć, to ataki DDoS na live'y. Jako iż uczę się, jak zabezpieczać systemy przed tego typu atakami, przykładowo tarczami VPN, postanowiłem, że porozmawiam o tym z ów grupą. Jako że wiedziałem o ich posiłkowaniu się tematami z różnych forów hackingu i narzędziach typu Hacking Heaven, które wykorzystywali do atakowania live'ów znanych youtuberów, od razu, gdy dowiedziałem się, jaki wykorzystywali login dostępu do tego narzędzia, zablokowałem im dostęp do niego. I od tamtej chwili ataki DDoS na live'y stały się znacznie rzadsze, gdyż grupa ta nie posiadała już narzędzia, którym mogliby to zrobić.
Odciąłem im dostęp, gdy uzyskałem hasło do tego systemu, które następnie po prostu zmieniłem i zabezpieczyłem. Zrobiłem to w celu utrudnienia dalszej działalności tego typu. Ostatnią rzeczą, którą chcę wszystkim uzmysłowić, jest to, że duża grupa osób wiedziała o atakach DDoS, jednocześnie nic z tym nie robiąc, a niektóre z nich wręcz zachęcały do takich działań lub bezpośrednio wskazywały cele. Ataków tych nie było mało. Chcę jeszcze powiedzieć, że mam nagrania ze Skype i z TeamSpeak, w których występują osoby z YouTube, również takie, które dorobiły się znacznej ilości widzów, nawet grubo powyżej 100 tysięcy. Wśród nich są zarówno osoby, które wskazywały cele, jak i po prostu wszystkiemu się przyglądały, bądź bezpośrednio uruchamiały narzędzia służące całemu procederowi. Jestem pewien, że część z tych osób nie będzie chciała się przyznać, ale sądzę, że mogą być wśród nich takie, które dojdą do takich wniosków jak ja i zechcą o tym również opowiedzieć, ponieważ grupa ta dzieliła się zarówno na osoby, które bezpośrednio są odpowiedzialne za kradzież kont czy ataki DDoS na live i serwery Minecraft, jak również osoby, których rola była mniej znaczna. Według mojej wiedzy, którą mogę uzasadnić wspomnianymi wcześniej nagraniami lub innymi źródłami, w grupie tej lub jej najbliższym otoczeniu mogły występować osoby takie jak Padgat, Azael, Luke Z 1337, czyli wyżej wspomniana grupa, Multi Gameplay Guy, Polski Pingwin, Mr. Vertes, CMX Kuku, Banyku, Revboard 96, Maciek Tempel, The Negative i być może inne. Wiem o tym, że jest wiele postronnych osób, które również potrafią to wykazać, jak również same ofiary ataków lub osoby, które pomagały się przed nimi bronić oraz te, które przyglądały się rozwojowi wydarzeń z boku, a w ostatnich dniach, gdy upubliczniono pierwsze dowody, zaczęły zabierać w tej sprawie głos. Niemniej jednak, gdyby zarzucano mi mówienie nieprawdy, jestem gotów do przedstawienia swoich pełnych zeznań i wszystkich zgromadzonych materiałów odpowiednim organom. Szczególnie iż jest mi wiadome, że jeden z podmiotów będących moim zdaniem najbardziej do tego odpowiednich jest już całą sprawą zainteresowany. A dodatkowo wiele osób z tych, które zabrały głos po opublikowaniu pierwszych dowodów, również jest gotowych do podzielenia się swoimi materiałami, a część z nich zdążyła mi już to obiecać. YouTube to witryna, która ma łączyć, a nie dzielić. Pozdrawiam. Idelty był pierwszym youtuberem, który zaczął wymieniać niki. Między innymi potwierdził, że sprawcy faktycznie podpisali się w pliku, który został znaleziony w kodzie. Wymienił też kilku youtuberów, którzy mieli być zamieszani w sprawę. Między innymi Multi Gameplay Guy, Polski Pingwin, Mr. Vertes czy Banyku. Zapowiedział, że niedługo pojawi się film o skradzionych kontach za sprawą polskich serwerów. Powiedział też jedną ciekawą rzecz. Sprawą miały zainteresować się organy ścigania. Film wywołał reakcję niektórych wyżej wymienionych youtuberów. Multi dodał post na forum, w którym napisał, że Idelty mówił w 90% prawdę, dodając przy tym, że proponowane mu było, aby promować Minecash, jednak odmówił. Dodał też, że razem z Idelty starali się powstrzymać Maćka przed promowaniem Minecash. Reakcja polskiego pingwina za to była dużo bardziej emocjonalna. Wrzucił 30-minutowy film, w którym przeżywa załamanie nerwowe, mówiąc, że ma dość YouTube'a i że on sam był ofiarą owych ataków i nigdy nie miał z tym nic wspólnego. Niedługo później razem z Idelty nagrywają wspólną rozmowę, która jednak nie zachowała się na dzień dzisiejszy, nie wiadomo o czym gadali. Zachował się jedynie komentarz Idelty'ego, z którego wynika, że pingwin faktycznie nie miał nic wspólnego z Minecash, a jedynie wiedział o owej grupie hakerów. Po filmie Idelty'ego na forum przestają pojawiać się nowe informacje. Kolejne strony to teorie spiskowe, nic nie wnoszące posty czy bany kłócące się z każdym dookoła. Poziom drastycznie spada. Wydaje się, jakby sama sytuacja miała dobiegnąć końca. Poznaliśmy sprawców, jak sama Idelty napisał w komentarzu, DDoSy się uspokoiły, Maciek i Negatyw usunęli konto, niedługo ma się pojawić film o kradzionych kontach, a samą sprawą zainteresowały się służby. Nie do końca jednak sprawa się zakończyła. Po pierwsze, owy zapowiedziany film o kradzionych kontach najprawdopodobniej nigdy się nie okazał. Nie udało mi się go znaleźć, ani nigdy o nim nie słyszałem. Sprawa więc dalej zostaje niewyjaśniona. Zostaje też temat Negatywa. Otóż Negatyw, pomimo że usunął konto na YouTube, to dalej był aktywny na Facebooku. Już w grudniu, tego samego miesiąca, w którym wybuchła cała afera, nagrywał filmy, w których wyśmiewał całą sytuację, pokazując, że nic sobie z tego nie robi. Także chciałbym wam powiedzieć, że siedzę w tym momencie w więzieniu, dlatego jest tak ciemno za mną i w ogóle siedzę w izolatce, także ogólnie sytuacja wygląda tak, że za to, iż zajebałem 3 miliony złotych, sorry, nie, 2,5 miliona złotych zajebałem, także musicie mnie dokładnie wysłuchać. Za 2,5 miliona wyjechałem na Hawaje, ale tam mnie złapali. 15 tysięcy osób mnie oskarżyło o to, iż... Kurwa, sam nie wiem o co. Niespodziewanie na początku 2013 roku Negatyw wraca na YouTube na nowym koncie i nagrywa swoją odpowiedź do całej sprawy.
Siemanko, z tej strony Negatyw, a to jest taka moja odpowiedź na tą całą aferę z Minecashem i kradzieżą kont Minecraft, wielką aferą polskiego YouTube'a. Przechodząc do samego Minecasha, jak wyglądał mój udział w samym tak zwanym promowaniu tego moda? Wchodząc do tej całej paczki, miałem 2000 widzów. Więc promocja ode mnie nie miała racji bytu. Brałem udział w filmie, w którym był promowany Minecash. Tam był bodajże, z tego co pamiętam, Escape z Maćkiem. Nigdzie nie powiedziałem, w żadnym, nawet jednym słowem nie wspomniałem o Minecashu, żeby po prostu ktokolwiek go ściągał, żebyście go odpalali. Także moje promowanie ograniczało się do tego, że po prostu byłem w filmiku, w którym na początku był po prostu dostawiony Minecash. Teraz kolejna kwestia, na czym tak naprawdę polegał, jak działał Minecash. Skrypt zapisywał jedynie loginy i hasła do kont Minecraft. Nie wykradał żadnych PayPalów, żadnych kont bankowych, e-maili, tak jak to wam próbowali wmówić w niektórych filmikach. Po prostu nie było nikogo poszkodowanego przez Minecasha. Nikt nie stracił konta ze względu na to, że nawet jeżeli ktokolwiek mógłby zmienić hasło, to nie było dostępu do maili. Każda osoba, która niby straciła konto, pierdoli głupoty. Bardzo duża część osób stwierdza, iż przyznałem się do tego, że kradłem na forum Zagrajmy w. Jak możecie sobie przeczytać na forum Zagrajmy Wy, przyznałem się do tego, iż wiedziałem o całej sprawie i było mi strasznie głupio z tego powodu, że jakoś wcześniej to po prostu, że wcześniej o tym nie powiedziałem i wcześniej to nie wyszło. Jeżeli każda osoba, która o tym wiedziała, miałaby być po prostu w tym momencie tak bardzo hejcona, to duża część polskiej sceny YouTube'a powinna odejść i już więcej nie nagrywać. Podobnie jak po prostu chcecie ze mną i z Maćkiem zrobić. Kont przejętych tak zwanych, czyli po prostu przejętych loginów i haseł było w okolicach 30 czy 35. Teraz chciałbym się zwrócić do pewnej długouchej osoby. Szanowna długoucha idiotka, bo inaczej takiej nie mogę jej po prostu nazwać. Stwierdziła oficjalnie, iż jestem złodziejem i okradałem ludzi. Prawda. Ani jedna osoba nie straciła konta. Ani jedna osoba nie zgłosiła się na policję. I ani jedna osoba nie straciła żadnego PayPala, żadnego maila, ani żadnego konta bankowego. Wbrew temu, co szanowna długoucha osoba mówiła. Cała sprawa i cała twoja nagonka na mnie i cały hejt, który sprowadziłaś na moją osobę, także rozdawanie mojego adresu zamieszkania, moich danych osobowych, straszenie mnie i parę innych rzeczy, wszystko idzie do pewnych organów ścigania. Sam w tym momencie jestem w trakcie pisania pewnego pisemka, zgadnij do czego. Negatyw powiedział, że nikogo nie okradł, że nie ma żadnych poszkodowanych i że to on zgłasza sprawę na policję za oszczerstwa banyku. Około tydzień później wstawia kolejny film, w którym tym razem przeprasza wszystkich za to, co zrobił i prosi o kolejną szansę. Naprawdę jest mi bardzo przykro, także przepraszam youtuberów, widzów i wszystkie osoby, które się na mnie zawiodły za to, że mimo iż wiedziałem o tym wszystkim, wiedziałem jak to jest, wiedziałem co się działo wtedy. Przepraszam was za to, że się na mnie zawiedliście. Przepraszam za to, że byłem takim sukinsynem, który tak naprawdę nie wiem czy myślał o kimkolwiek innym oprócz własnej dupy. Martwił się tylko o własny tyłek w bardzo wielu sytuacjach, ale powiem wam jedno. Ja nie odejdę z YouTube'a. Ja będę starał się w tym momencie to naprawić. Wiem, ile błędów popełniłem na samym YouTubie. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że zrozumiałem, co robiłem źle. I nie mam zamiaru więcej ciągnąć tego wszystkiego. Przepraszam nawet ciebie, Bany, za to, że udostępniałem twoje zdjęcia. Powiem coś jedno. Nawet najgorszemu skurwysynowi należy się druga szansa. Jedyne o co proszę, to o to, żebyście dali mi szansę naprawić to wszystko. W
Film ten tydzień później usuwa i wstawia kolejny, tym razem 40-minutowy, w którym odpowiada na każde słowo w filmie Baneku. W filmie tym wyjawia kilka ciekawych faktów, m.in. w jakim celu były wykorzystywane skradzione konta oraz kto za tym wszystkim stał. Same loginy i hasła szły do użytkownika, szły na serwer, do których dostęp miał właśnie Azael i Luke. Same konta premium były używane do ataków na serwery m.in. SKKF-a czy chociażby inne konkurencyjne serwery, które przeszkadzały konkretnym osobom. Azael i Luke. Azael 1337 i Luke 1337. Rutkowski Haxor's Team. Tak to się na początku nazywało i tak nazywało się później. Te dwie osoby w sumie założyły tą całą gównianą grupę, do której ja i Maciek także później dołączyliśmy. Ta grupa didosowała najwcześniej live'y m.in. Rockalona i innych większych youtuberów. W filmie pojawia się też dużo zarzutów w stronę Bany, które jednak nic nie wnoszą do sprawy, więc je pominę. Banyk nagrywa odpowiedź. Najczęstszym argumentem twoich obrońców jest to, że nie odnalazł się żaden poszkodowany, więc nic się nie stało. Ale z samymi poszkodowanymi to też jest zabawa. Poszkodowanych na ten moment jest równe zero. Nikt nie zgłosił się ani do Bany, ani do sądu. Taka mała rada. Nie mów o tym, że nikt nie zgłosił się do Bany, jak nigdy o to nie spytałeś. Hej Bany, czy ktoś do ciebie napisał? Tak się składa, że parę osób do mnie napisało. Bany poza odpowiadaniem na personalne zarzuty pokazuje screeny, gdzie zgłosiło się do niej wiele poszkodowanych, co miało być dowodem na winę negatywa. Potem filmy negatywa o Minecraft ustępują i ten wraca do normalnego nagrywania. Jednak pomimo tego, że nie nagrywał już o Minecraft, to dalej nie odpuścił tego tematu. 18 lutego 2013 roku pojawia się kolejny wątek na forum Zagrajmy Wy, o którym wie już dużo mniej osób. Został on stworzony przez negatywa i miał on wyjaśnić całą sprawę z Minecraft. Niestety, z nieznanych powodów, oryginalny post nie jest obecnie dostępny. Jednak dzięki temu, że był on cytowany, możemy zobaczyć chociaż część tego, co pisał. Zaczął m.in. wymieniać ludzi, którzy wiedzieli o całej sprawie. Ponownie zarzucił bany, zlecanie ataków DDoS. Zarzucił również wiele IDLT-emu. M.in. to, że miał mieć program dislajkujący filmy. IDLT odpowiedział, że cały post to nieprawda. Mandziu napisał, że rzekomy program IDLT-ego do łapkowania w dół to 10 kont, które dostały bana dzień po założeniu. W wątku nie uświadczymy żadnych dowodów, więc nie wniósł on praktycznie żadnych nowych wartościowych informacji. Tutaj kończą się publicznie dostępne dane. Maciek Tempel już nigdy nie wrócił na YouTube. Negatyw za to kontynuował swoją karierę. Na przynajmniej dwóch następnych kanałach zbierał po kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji. Sprawa Minecraft na chwilę wróciła na YouTube lata później, kiedy to Negatyw chciał pozwać mu o niego po tym, jak ten w filmie nazwał go złodziejem. Do pozwu jednak nie doszło. Sam Negatyw jakiś czas później odszedł z internetu i od kilku lat jest nieaktywny. Tak jak mówiłem, tutaj skończyły się publicznie dostępne dane. Dalej jednak zostały pytania. Kto mówił prawdę? Jaki był realny motyw Minecraft? Czy jakieś konta były w końcu ukradzione? O co chodziło w wielkiej kradzieży konto, o której mówił IDLT i kto z youtuberów tak naprawdę brał w tym wszystkim udział? Udało mi się dotrzeć do jednej z osób, która była odpowiedzialna za Minecraft, członka grupy Rutkowski Haxor Team, i przeprowadziłem z nim krótką rozmowę. Jeśli chodzi o jego autentyczność, to właśnie on dał mi większość materiałów do tego filmu. Prawdopodobnie jest jedną osobą, która zarchiwizowała to wszystko. Z racji tego, że członek grupy poprosił mnie o anonimowość, nie będę dopytywał o nic, co mogłoby kogokolwiek nakierować, kim jest, więc przejdziemy do konkretów. Czym był Rutkowski Haxor Team? Głupim projektem, który powstał po tym, jak znajomy kupił sobie buter na Hackforums. Kanał chyba spadł po może trzech filmikach, z czego pierwszy to był filmik z DDoS-em na jakiś stream Rockalona 2K i drugi, gdzie rzuciliśmy kod źródłowy stronki z serwera MC Pingwina, który przypadkiem znaleźliśmy na jakimś publicznym kanale TS3. BTW, jak nie widziałeś w filmiku RHT, to tutaj masz. Z perspektywy czasu cringe, no ale 10 lat temu jakoś śmieszyło. A czym się dokładnie zajmowaliście? Ciężko określić jakąkolwiek działalność stricte RHT, bo poza butowaniem streamów parę razy to chyba dosłownie nic nie robiliśmy, poza graniem w Minecraft na cheatach. No ale to drugie chyba średnio powiązane. W pewnym momencie wielu youtuberów zarzucało sobie nawzajem, że byli z wami związani. Z którymi youtuberami realnie współpracowaliście i co dla nich robiliście? Z perspektywy czasu myślę, że oni po prostu nic z tego nie mieli, poza znajomością z ludźmi, którzy robili coś śmiesznego. Może poza tym, że byliśmy w administracji TeamSpeaka i Niluxa i IDLT'ego, ale to akurat był po prostu wolontariat z naszej strony. A ilu youtuberów było zaprzyjaźnionych z grupą? Podobno wymienialiście się z Boxdelem swoją wiedzą.
Multi, Maciek, Negatyw, Delty i Nilux. Z KKF jeszcze nas znał, ale z nim mieliśmy kosę, bo mu trochę serwer psuliśmy. Zdaliśmy jeszcze parę osób z administracji Skafa i Rola i Kubiksa. Zresztą to Kubik zrobił legendarnego screena z kodu Minecash. Co z youtuberami, którzy mieli wskazywać cele ataków DDoS? Nic takiego nie miało miejsca. Czyli Boxer w swoim filmie kłamał? Może to Negatyw sam DDoSował, bo chyba w pewnym momencie albo Maciek, albo Negatyw samemu kupili sobie butera. O co chodziło w Minecash? Jaki był jego cel? Dlaczego Maciek.pl razem z Negatywem promowali te modyfikacje? Oficjalnym wytłumaczeniem było to, że odwdzięczali się wam za DDoSy. Szczerze nie pamiętam w ogóle, w jaki sposób ich przekonaliśmy do tego. Miało być po prostu śmiesznie, a Keylogera nikt by nie zauważył. Ku zaskoczeniu znalazł się ktoś, kto to zdekompilował. Którzy youtuberzy wiedzieli o Minecash przed wybuchem dramy? Maciek, Negatyw, Multi i może Delty. Ile kont przejęliście? Na liście było chyba 50, 100 kont, jednak nie jestem pewien, czy były to konta premium. Jak miałeś customowy launcher, to hasła też się zapisywały. W jakim celu wykorzystywaliście skradzione konta? Parę razy weszliśmy na serwer z KKF-a i tyle. Co robiliście na serwerze z KKF-a za pomocą tych kont? To samo co na własnych kontach, jak były jakieś fajne exploity, to je wykorzystywaliśmy. Czyli żadne konto nie zostało ukradzione na stałe ani sprzedane? Nie, nawet hasło nie zmienialiśmy. Skąd więc doniesienia o jednym koncie, które miało zmienione hasło, ale zostało przywrócone? Nie mam pojęcia, o jakie konto chodzi, ale prawdopodobnie nie było nawet w naszej bazie, której zresztą już nie mam. W 2012 często hakowali konta Minecraft, na pastebinach etc. dało się znaleźć gotowe listy altów i większość nawet działała. Kto miał dostęp do bazy danych? 4 osoby łącznie ze mną. Co z Negatywem i Maćkiem TMPL? Chyba nie mieli dostępu, nie wiem nawet po co byłby im dostęp. Czyli naprawdę zrobili to kompletnie bezinteresownie? Zniszczyli sobie karierę dla takiej głupoty, z której nie mieli żadnych korzyści? Tak myślę. Adelty wspomniał, że sprawą zainteresowały się jakieś organy. Ponieśliście konsekwencje za Minecash? Ktoś się do was w tej sprawie odezwał? Nikt. Jaką rolę odgrywał w tym wszystkim Boxdel? Podobno na bazie jego kodu powstał Minecash. Boxdel nic nie robił. Cały kod był mój. Zresztą wątpię, żeby wtedy Boxdel miał programować. Chyba kiedyś pomagałem mu robić kalkulator w Visual Basic do szkoły. Zakończyliście działalność po Minecash? Chyba nic więcej ciekawego nie robiliśmy po tym. W pewnym momencie pojawił się wątek sprzedawanych kont na Allegro. Miały one pochodzić z przerobionego pluginu AufMe i jakiegoś forum Minecrafta. Wiesz coś o tym? Wiesz o jakie serwery chodziło i o które forum? Nie wiem o jakie serwery chodziło, ale to nic dziwnego im, bo w AufMe miałeś hasło w MD5. Bez problemu popularne hasła dało się po prostu w Google znaleźć. Co do AufMe, to wiem, że przynajmniej jedna baza serwera latała, bo ktoś mi po prostu wysłał SQL dumpa forum. SQL dumpa jakiego dokładnie forum? Streetcraft. Nie pamiętam z jakiej okazji tego dumpa dostałem. Nie wiem też ile osób go dostało. Co do bazy samych serwerów MC to nic nie wiem. Wątpię jednak, że akurat konta z dumpa Streetcraft były sprzedawane na Allegro. Wcinając się trochę w konwersację, to szukając informacji na temat Streetcraft, znalazłem post na forum Web Hosting Talk, w którym ktoś chce sprzedać domenę Streetcraft, dając przy tym, że miała 200 tysięcy miesięcznych odsłon, a baza zawierała 4000 maili. Czyli nic nie wiesz o sprawie kont, które były sprzedawane na Allegro? Nie. Nie wiem w ogóle czemu komuś chciałoby się polskie konto ogarniać na Allegro. Przecież oni i tak sprzedawali jedno konto 50 razy. Do dzisiaj wiele osób uważa, że Minecash to ogromny przekręt na dziesiątki tysięcy złotych. Ludzie nazywają Maćka.pl i Negatywa złodziejami. Okazuje się, że to wszystko była tylko zabawa grupy dzieciaków, którzy znali się na programowaniu i trollowali serwer Minecraft? Profitu nie było wcale. Po prostu robiliśmy śmieszne rzeczy w internecie i tyle. Może nawet lepiej, że akurat skończyliśmy tak szybko, bo ludzie co podobnie zaczynali wciągali się w mocniejsze akcje typu swattingi czy simswapy. To chyba tyle. Na sam koniec masz jakieś swoje przemyślenia? Coś do dodania? Nie. Tutaj nie ma co dodawać. Po prostu głupio wyszło i tyle. Po tej rozmowie dalej nie dowiadujemy się, z jakich serwerów były wykradane konta za pomocą pluginu AufMe oraz o jakie forum dokładnie chodziło. Jedyną osobą, która mogłaby mieć takie informacje obecnie jest Boxdel. Próbowałem się z nim skontaktować w tej sprawie, jednak nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Nie doszukiwałbym się tutaj żadnych złych intencji. Prawdopodobnie po prostu nie zobaczył mojej wiadomości lub nie miał czasu. Wszystko wskazuje na to, że Minecash nie był żadnym przekrętem na dziesiątki tysięcy złotych, jak wiele osób myślało, a po prostu głupią zabawą nastoletnich hakerów, która trochę wymknęła się mi spod kontroli. Maciek.pl i Negatyw mogliby dzisiaj być uznani za weteranów polskiego YouTube'a, którzy byliby pewnie dla obecnego pokolenia 20-latków wspomnieniem z dzieciństwa obok ludzi jak Husiek czy Bremu. Przez własną głupotę jednak zostaną zapamiętani jako ci, którzy promowali wśród własnych widzów Keylogera, nie czerpiąc z tego nawet żadnych realnych korzyści.